treści chrześcijańskie i wartości uniwersalne, które mają źródło w dekalogu, tak żeby było to atrakcyjne, mądre i jednocześnie jakoś zbliżało do Boga, żeby była to ewangelizacja przez słowo. I teraz pierwsza bariera, o którą ja rozbijam głowę i wy, moi kochani, myślę również, to jest oczywistość, że żyjemy w kulturze wolności słowa. I gdyby nie było refleksji kolejnej, którą zaraz poczynię, to świadomość, że żyjemy w kulturze wolności słowa, mogłaby nas naprawdę obezwładnić. Wszystko. Nie ma żadnych granic i barier. Jest to już dogmat, jest to kult wolności słowa. I teraz co człowiek porządny w tej sytuacji może zrobić? Są dwie drogi wyjścia bardzo optymistyczne z tego potrzasku, bo oczywiście rozumiemy, że jak wolność słowa, to też swawola słowa i wszystko, co się z tym wiąże. Możemy wybrnąć w dwa, moim zdaniem, bardzo optymistyczne sposoby. Po pierwsze, jeżeli żyjemy już my wszyscy współcześnie w kulturze wolności słowa, to możemy założyć, że będziemy uprawiali indywidualnie innego rodzaju wolność, która nas wyzwoli z dogmatu kultury wolności słowa, a mianowicie wolność myślenia. I to chcę wam dzisiaj jako jedną z myśli kilku, które tu padną, pozostawić do rozważenia. Jest kult wolności słowa, dobrze, ale ludzie porządni powinni przeciwstawić jej zdecydowanie wolność myślenia, indywidualną wolność myślenia, co się wiąże z tym, że to my decydujemy, które z tych słów fali, wolnej fali słowa będą do nas docierały, które przekażemy dzieciom, które uznamy za wartościowe, a które skreślimy z listy. Wolność myślenia, kochani, obowiązuje nas i jest to ucieczka od tej swawolnej wolności słowa współczesnej. A druga myśl, bardzo powiedziałam optymistyczna, która z tego wynika, wolność słowa obowiązuje nie tylko ludzi małych, głupich, zboczonych, nieinteligentnych, swawolnych, za przeproszeniem artystów różnej maści, tu wielki cudzysłów na słowo artyści, ale jeżeli wolność słowa ma obowiązywać, to również chrześcijan i ludzi porządnych i myślących i racjonalnych. Czyli poza tym, że wolność myślenia to druga jakby optymistyczna furtka wyjścia z tej kultury swawoli, to jest jakby założenie, że wolność słowa obowiązuje też mądrych. I gdybyście z taką determinacją też z tej sali wyszli od dziś i zaczęli uprawiać te dwa rodzaje wolności, to znaczy wolność myślenia i wolność słowa dla mądrych, to słuchajcie, zmienimy świat wkrótce. I to jest bardzo optymistyczna wiadomość, nie uprawiam tu propagandy żadnej, nie jest to tani optymizm, popularny politycznie, tylko głęboka refleksja. Wyobraźcie sobie świat, w którym ludzie uprawiają wolność myślenia indywidualnego i wolność słowa obowiązuje mądrych. Piękny świat. Jesteśmy w stanie naprawdę po niego sięgnąć. I teraz jakby jestem tutaj zobowiązana, bo obiecałam właśnie, przyniosła Hania książki. Chcę wam powiedzieć słowo, bo to jest w ramach takiej refleksji osobistej. Będzie krótka, żebyśmy mogli potem do tematu literatury przejść. Chciałam wam pokazać książkę, która miała kiedyś inną okładkę, ale książkę, od której się zaczęło sympozjum Magia Cała Prawda. To jest bardzo ważne, bo to jest słowo wam jestem winna, moi drodzy, usprawiedliwienia. Co ja tu robię w ogóle? To znaczy, jak to jest, że się kobiety interesują kultyzmem, które się nie powinny na przykład nim interesować? Pewnego dnia po prostu dostałam zlecenie z komercyjnego wydawnictwa na napisanie polskiego Harry'ego Pottera. Przeczytałam w związku z tym Harry'ego Pottera Joanne Rowling z nastawieniem takim, że mam teraz zlecenie zawodowe i to dobrze płatne i robimy. Ale świat Joanne nie zachwycił mnie, wręcz przeciwnie, spowodował w myśl wolności myślenia właśnie, uprawiania jej, wiele refleksji indywidualnych i jakby z buntu przeciwko sposobowi pokazania magii w Harry Potterze powstała książka Anhar. Główny bohater ma na imię Anhar, bo jest anty-Harrym. I nie będę opowiadać całej historii, która jest naprawdę też niezwykła dla mnie i już wiele razy świadectwo dawam też publiczne historii, bo się działy dziwne rzeczy związane z tą książką, dziwne w takim okultystycznym również sensie. Ale powiem tylko tyle, że musiałam bardzo dużo zapłacić za opublikowanie tej książki, ponieważ opublikowałam ją, mając już kilka lat po trzydziestce, to było ładne parę lat temu, prawie 10, i słuchajcie, musiałam duchowo bardzo dużo za to zapłacić, bo się nagle w moim życiu objawiło działanie złego. Po prostu
w sposób zdecydowany, zdeterminowany zaczęły jakby... Byłam obiektem pewnych dręczeń, różnego rodzaju ataków duchowych, tak to można nazwać, i nie wiedziałam w ogóle, z czym to połączyć, bo do tej pory takich przygód życiowych nie miałam i też nic obiektywnie się nie zmieniło, co mogłoby te furtki otworzyć, o których mówił dzisiaj egzorcysta ksiądz Józef. I jakby po konsultacji z kapłanem doszliśmy do wniosku, że powodem dręczenia mnie przez złego jest to, że przeciwstawiłam się magii w swojej książce. I powiem wam, historia jest bardzo niezwykła, ale nie mamy czasu na nią, darujemy ją sobie, ale jestem wam jakby winna to wyjaśnienie, ponieważ moi drodzy, ja wtedy, kiedy po opublikowaniu pierwszego tomu powieści antymagicznej pod tytułem Anhar, czyli właśnie Antyhary, jakby zaczęłam doświadczać tych różnych dziwnych sytuacji duchowych, doszłam do wniosków dziwnych dla mnie, bo być może tak jak niektórzy z was, nie uświadamiałam sobie w ogóle istnienia realnego magii. Nie zadawałam sobie pytań o magię w ogóle. Magia to... Czułam intuicyjnie, że jest to jakieś pole, które trzeba omijać jako chrześcijanin, ale żadnych refleksji głębszych na ten temat nie miałam powodu mieć, bo nie miałam z nią do czynienia. Rozumiałam, że to nie zabawa, że to jakaś rzeczywistość, powiedzmy, duchowa, ale nie dotyczyła mnie. I kiedy się okazało, że diabłu się bardzo nie podoba moja książka tylko dlatego, że jest antymagiczna i że zademonstrował to w sposób wściekły w moim prywatnym życiu, co jest, można to udokumentować również stosownym świadectwem kiedy indziej, refleksje były dwie. Jeżeli diabeł się realnie denerwuje, że ktoś pisze książkę antymagiczną we współczesnych czasach, bez względu na to, że jest jakieś, nie wiem, regionalne zjawisko, przecież to się z John Rowling nie da w ogóle porównać, jakieś antypody Europy, jakaś naprocka, nie wiadomo kto to, książka chuda, porównajcie to z 7 tomami Rowling, a taka wściekłość demoniczna, że ta książka została napisana. Zatem refleksja. Co takiego jest w magii, jeżeli w XX wieku, w końcu XX wieku, na początku XXI, napisanie książki dla dzieci, młodzieży, no dorosłych też powiedzmy, ale czytelnik pierwszy to była młodzież, napisanie dla nich książki powoduje takie niezadowolenie drugiej strony. Czyli ta magia chyba naprawdę istnieje. Przecież szatan nie traciłby energii, żeby mnie dręczyć z powodu jakiejś fikcji literackiej. I to uruchomiło inne działania, to znaczy właśnie determinację, żeby zorganizować takie sympozjum, gdzie będziemy mówili prawdę o współczesnej, realnej magii. I teraz, ponieważ ta książka ma bezpośredni związek z Harrym Potterem, to powiem wam, bo też no, jakoś tam publicznie już się deklaruję jako osoba, która przeczytała 7 tomów Harry'ego bardzo wnikliwie i dzielę się jako absolwent polonistyki, którego nauczono analizy tekstu literackiego, refleksjami na ten temat. Podzielę się z państwem kilkoma uwagami na temat Harry'ego Pottera. Tych uwag można by bardzo wiele sformułować, ale chciałabym tutaj obronić swoje stanowisko wobec wszelkich, wszystkich wielbicieli Harry'ego i skrótowo, proszę wybaczyć, przedstawić kilka argumentów, dlaczego Harry Potter to może być lektura niewłaściwa, wręcz niebezpieczna. Ojciec już Posadzki tutaj mnie wsparł i zrobił stosowny wstęp, natomiast może ja jeszcze te myśli troszeczkę rozwinę, bo ojciec z racji tego, że zajmował się tutaj wątkiem innym, później nie miał czasu po prostu o tym powiedzieć głębiej. To jest problem tego, że czytelnicy nie rozróżniają motywu magicznego w Harrym Potterze w kontekście baśni klasycznej Lewisa Tolkiena. Dla nich to jest wszystko jedno. Generalnie pytanie jest takie, zaraz, to co, to nie wolno magii w książkach? A to pani się nie wychowywała na magii? To krasnoludki już niedobre i Śnieżka to też nie i nie wiem, Kopciuszek to wszystko, no to co my teraz zrobimy z literaturą? Czy nie ośmieszajmy się, prawda? No, nie ruszajmy magii w powieści dla dzieci, w opowieści klasycznej, w baśni, bo no, to jest samobójstwo jakby intelektualne. No, kto przy zdrowych zmysłach powie, że kraina, nie wiem, literatury dziecięcej ma być bez magii dzisiaj? Wyjaśnię jedną różnicę i będziecie zaraz ekspertami w tej sprawie. Moi kochani, jest naprawdę, powiedziałabym, trzy, ale powiemy o jednej głównie. Różnice, które powodują, że baśń klasyczna, czy też powieści typu Lewis Tolkien bardzo różnią się od sposobu pokazywania magii, z jakim mamy do czynienia w Harrym Potterze. Mianowicie, i to jest to zdanie, ekspertami będziecie już za chwilę, magią w baśni klasycznej u Lewisa, u Tolkiena, u wszystkich ambitnych autorów, którzy wykorzystywali motywy magiczne w literaturze, magią nie zajmują się ludzie. Nie ludzie, podkreślam to zawsze.
Nie ludzie zajmują się magią w baśni klasycznej. Literatura stworzyła, jakby urodziła oddzielny gatunek istot literackich, które nie są ludźmi, podkreślam to, i im dała do ręki atrybuty magiczne. I jeżeli autor chciał, żeby to były postaci po stronie dobra, to będą dobre wróżki, gadające zwierzęta, jakieś skrzaty, jakieś elfy i jesteśmy w stanie bezpiecznie wejść w ten świat, bo są to postaci symbolizujące świat dobra w opowieści. Natomiast jeżeli autor chciał skorzystać jakby z drugiej strony i pokazać postaci czarnej magii, tak to nazwijmy ogólnie, to będą wiedźmy, wilkołaki, strzygi, upiory, magiczne, jakieś zwierzęta typu czarny kot, nietoperz, sowa i tak dalej, które od zawsze utożsamione były ze światem zła. To jest bardzo ważne, podkreślam, w baśni klasycznej nie ludzie zajmują się magią. I w ten sposób wymykamy się problemowi konfrontacji z dekalogiem, bo jak ksiądz Grzegorz Daroszewski tutaj uczelnie nam to przedstawił 2 godziny temu, dobrze już Państwo wiecie, że w Biblii nie ma miejsca, nie ma przyzwolenia, nie ma ukłonu w stronę magii w żadnej postaci. Ja powiem więcej, w Biblii nie ma rozróżnienia na magię czarną i białą. To jest umowne rozróżnienie komentujące jakby. W Biblii nie ma w ogóle takiego rozróżnienia na magię, która zabezpiecza, która cię wyleczy, która cię ochroni, to jest ta biała, i na tą złą, czarną, która cię zabije, udręczy, którą możesz, nie wiem, zniszczyć komuś życie, pokrzyżować jego plany i tak dalej. Nie ma takiego rozróżnienia w Biblii. W związku z tym, jeżeli pojawia się w literaturze, to trzeba to usprawiedliwić. I to, że magami w dobrej literaturze magicznej, tej klasycznej, nie są ludzie, powoduje właśnie, jak powiedziałam, że wymykamy się odpowiedzialności. I możemy to wszystko traktować umownie. Tymczasem Harry jest realnie chłopcem, człowiekiem kilkunastoletnim, który uprawia magię. W adidasach do tego z jakiejś londyńskiej dzielnicy, prawda, współczesny chłopak, bardzo fajny zresztą, postać bardzo sympatyczna, zakompleksiony, sierota, w okularach chodzi, piorunka ma na czole, potargany ciągle. Można naprawdę pokochać Harry'ego. Ta postać jest pokazana w taki sposób, że identyfikacja, zwłaszcza młodych czytelników, tutaj idzie bardzo daleko. Natomiast jeżeli chcecie już Harry'ego porównać z bohaterami literatury, to proszę bardzo, możecie. Ale jeżeli chcecie być uczciwymi krytykami literackimi, to powiedzcie: o, młody Faust, o, młody Twardowski. I tu się z wami zgodzę. Tylko przypomnijcie sobie, jak skończył Twardowski i jak skończył Faust. I o to, o tę subtelną różnicę chodzi. Zatem w baśni klasycznej magią nie zajmują się ludzie, są jakby obiektem działań magicznych i to bardzo dobrze. A w książkach typu Harry Potter magia zaczyna być pewnego rodzaju mocą, którą dysponuje człowiek w aroganckim, naprawdę naiwnym założeniu, że świat magii to jest taki, jakby magia to jest taki rasowy pies. Groźny, może pogryźć, można się zarazić wścieklizną, ale jak się ma smycz odpowiedniej długości, jak się ma kaganiec odpowiednio regulowany, to można sobie tego niebezpiecznego psa trzymać na smyczy, pociągać, kiedy chce, żeby szedł w prawo. Jak ma drzewko obsiusiać i zgodzę się, to go puszczę, żeby obsiusiał. Ale jak chce go zaprowadzić grzecznie do domu czy do budy i przywiązać, to on za mną pójdzie. No bardzo naiwne. Wyobrażać sobie, że jakieś siły duchowe można spętać jakimiś, nie wiem, technikami, recepturami, eliksirami, zaklęciami, jakąś, że jakąkolwiek można formalną władzę mieć nad siłami duchowymi. Ojciec o tym mówił w inny sposób, ale dokładnie, prawda, mówiliśmy to samo, że to jest niemożliwe. Więc propagowanie w książce tego typu wizji jest propagowaniem pewnej nieuczciwości, to jest rzecz jedna. A druga, o której mówiłam, bo mówiłam, że są trzy, ta jest najważniejsza, że nie ludzie, ale druga jeszcze rzecz, w baśni klasycznej u Lewisa i Tolkiena, zwróćcie uwagę, rozpoznawanie magii jest bardzo jednoznaczne z podziałem na dobro i zło. Nie ma żadnych odcieni tego rozpoznawania. Jeżeli przypomnicie sobie opowieści z Narni, to nie będziecie mieli wątpliwości i że błogosławiona Lucja Pevensie, która jak miała potłuczone kolana, pokłóciła się z rodzeństwem albo nie wiedziała, gdzie jest droga, to pyta Aslana, i przeklęta biała czarownica, w której nie ma nawet odcienia dobra, ta po stronie, prawda, złej czarnej magii. I o tym jeszcze do Lewisa i Tolkiena za chwilę wrócimy, to może ten wątek zostawię. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć w kontekście baśni klasycznej. Pedagogika baśni klasycznej. Magia, kochani, w baśni klasycznej
nie zjawia się dlatego, żeby olśnić słuchacza czy czytelnika w wersjach już spisanych tych ludowych głównie opowieści przez Grimmów czy Perota czy Andersena, potem w cudownym literackim już takim szlifie. Ta magia pojawia się dopiero wtedy, kiedy człowiek z ludzkiego punktu widzenia wyczerpał już wszelkie możliwości działania i mnie to zachwyca. Ta magia baśni klasycznej jest zachwycająca, ponieważ najpierw, kopciuszku, żyjesz uczciwie, użerasz się z dwiema wrednymi kuzynkami, czy tam jakkolwiek je zwać, siostrami przyrodnimi, jesteś pracowity, dobry, skromny, cnotliwy, niedoceniony przez życie. I dopiero jak przychodzi ten jeden wieczór, ta jedyna szansa w życiu, że można spotkać księcia i nic z tego, bo macocha ci nie da sukienki, tylko cię zostawi z tą kupą piasku i tam w różnych wersjach, i maku, i sieci, teraz oddzielaj dziewczyno, to dopiero wtedy, kiedy po ludzku, na całym życiem zasłużyłem ten wieczór, kiedy po ludzku już nic się nie da zrobić i kiedy oczywiste jest, że bez ingerencji jakiejś nadprzyrodzonej siły życie nie ma szansy się zmienić tej dziewczyny, dopiero wtedy pojawia się motyw magiczny. I dlatego my, czytelnicy, jesteśmy gotowi uznać, że ta magia baśni klasycznej to jest pewnego rodzaju działanie nadprzyrodzone, nawet boże czy anielskie. Bo widzimy ewidentnie jakby moralność takiego postępowania. Jest nagroda, magiczna nawet niech będzie, ale nagroda za działanie, za życie. Co mamy w Harrym Potterze? Genialnie Gabriele Kupi nazwała Harry'ego Pottera, że to jest uchwyt do różdżki. Rzeczywiście w książce Harry Potter Joan Rowling ludzie są uchwytami do różdżki, czyli generalnie różdżka to jest to, co jakby spełnia wszystkie twoje zachcianki. Na posiadanie jej nie trzeba zasłużyć. Trzeba być tylko wybranym, jakby mieć to w sobie. Nie ma tam nawet dawcy darów, to jest bardzo niechrześcijańska książka z tego powodu. Uchwyt do różdżki. Harry na samą myśl, że mógłby zgubić różdżkę, złamać różdżkę, żeby mogli ukraść różdżkę, schować różdżkę, dostaje gęsiej skórki, bo bez różdżki to on by się nazywał Harry Nikt Potter. To jest tak totalnie niepedagogiczne, że tego się nie da jakby spokojnie jakby sobie analizować. Harry Nikt Potter. Masz różdżkę, jesteś ktoś, nie masz różdżki, jesteś nikt. No, to rozumiecie, zresztą to jest tak proste, że nie ma sensu chyba wchodzić w to głębiej, moi drodzy. Druga myśl, tutaj muszę pilnować czasu, bo mnie wyśmieją potem, że wszystkich ganiam. Dobrze. Już widzę, do której mam czas. Moi drodzy, druga myśl, obiecałam, że jeszcze o Lewisie i Tolkienie słowo. Chcę powiedzieć o tych dwóch autorach, bo oni są bardzo magiczni obaj, ale jednocześnie, co jest zachwycające, to byli obaj ludzie, chrześcijanie, bardzo głęboko wierzący, którzy nie wstydzili się swojej wiary i doskonale rozumieli, jak rozpoznawać dobro i zło. I nikt, kto czytał ich książki, nie ma wątpliwości, że tamta walka dobra ze złem, ubrana w koturnę jakby magiczną, to jest tak naprawdę walka metafizycznego dobra z metafizycznym złem. Każdego uczciwego czytelnika Harry'ego Pottera, który nie jest tylko jakby czytelnikiem, ponieważ mu powiedzieli w reklamie, że to dobra książka, każdego uczciwego, zapytanego z analizą jakby intelektualną książki, kiedy zapytamy, musi stwierdzić jedną rzecz, że Harry Potter jest to książka, owszem, o walce dobra ze złem, ale o bardzo dziwnej walce. Bo o ile mamy tam symbol zła w Harrym Potterze metafizyczny, to już ustalmy, że tak to można nazwać, Dumbledore, Mistrz Białych Magów, Voldemorta, uosobienie wszelkich, prawda, jakichś takich mocy złych i magicznych, niech już będzie, że to jest symbol jakiegoś transcendentnego, metafizycznego zła, o tyle po drugiej stronie, moi kochani, w Harrym Potterze nie ma. Nie ma Aslana. Nie ma dobra, nie ma żadnej osoby, żadnej istoty, żadnej siły, która stałaby za Harrym, która by inspirowała tego chłopaka do wyboru dobra. Harry jest samozwańczym zbawicielem tego świata. Nie ma nikogo, kto go inspiruje. Zwróciliście na to uwagę, jeżeli ktoś czytał Harry'ego Pottera? Dokładnie tak jest. Voldemort jest demoniczny metafizycznie, ale po drugiej stronie nie ma żadnej siły dobra. Tak jak u Lewisa, tak jak u Tolkiena, która by powodowała, że bohaterowie są popychani do wybierania dobra. Harry intuicyjnie działa. On, Bóg, Harry Potter, zbawca tamtego świata fikcji literackiej Joan Rowling, sam przepycha się jakby przez świat wartości do dobra, bo za jego plecami nie ma Aslana, rozumiecie to?
I to jest ta totalna różnica pomiędzy geniuszem Louisa, który jest na tyle wielki, że jest pokorny, i powiedziałabym uzurpacją geniusza po drugiej stronie, gdzie symbolem wszelkiego dobra jest chłopiec jakby pozbawiony metafizycznej półki w swoim działaniu. Zatem jest to książka, która generalnie spłaszcza wielkie wyobrażenie literatury dziecięcej i młodzieżowej i jakby jej ambicje do tego, żeby pokazywać prawdziwą walkę dobra ze złem. Kolejna myśl, warta może tutaj krótkiego przedstawienia, bo ja tutaj buszuję, często walczę właśnie z taką teorią, że Joanne Rowling stworzyła świat magii w literaturze dziecięcej. Bo ludzie mówią, no niech pani nie przesadza, to co te dzieci mają czytać? Będziemy ich Grimmem paść, to jest inne pokolenie, postmodernistyczne, XXI wiek, no muszą mieć coś nowego. A Harry Potter to jest taka, powtarzam specjalnie, postmodernistyczna powieść, nowa dla młodych, ma swoją symbolikę, swój język, dzieci to lubią, proszę pani, dzieci czytają i nie walczmy z wiatrakami. Jak to mówi Andrzej Wronka, który nasz drogi prelegent, który będzie po mnie tutaj państwa naprawdę bawił również, poza tym, że też może trochę nauczy, to jest nie tylko walka z wiatrakami, ale walka z wiatrem. Takie próbowanie jakby wyjaśnić, że nie czytajmy Harry'ego Pottera. Powiem krótko tak. Joanne Rowling zrobiła coś niesamowitego moim zdaniem, ponieważ zniszczyła świat magii w literaturze dziecięcej. Powtórzę. Joanne Rowling zniszczyła świat magii w literaturze dziecięcej. Dowody mam, już przedstawiam. Mam 3 córki. Wychowywałam 16-letnią Faustynę i 12-letnią Magdę na literaturze klasycznej, zatem były wszystkie bajki. Były wróżki, szklane kule, różdżki. Do głowy mi nie przyszło, że jest jakiś problem. Czyli mam 2 starsze córki wychowane normalnie na literaturze magicznej, klasycznej. I mam 7-letnią Marysię, post-rowlingowskie dziecko, której nie czytam już bajek klasycznych, ponieważ moje dziecko żyje w innym świecie. Moje 7-letnie dziecko wychodzi na ulicę i ma tutaj tajskie jakieś tam masaże, tam joga, tam tarot, tu przyjmuje wróżka Berenika, tam wróż Maciej odwróża to, co powiedziała Berenika, a tam jeszcze z prawej strony gabinet jakieś tam, nie wiem, taroty, inne rzeczy, proszę bardzo, poszerzanie umysłu i rozszerzanie tam jeszcze innych części ciała w tej wewte, wszystko jedno za godziwą zapłatą. I teraz dla mojej 7-letniej córki słowo szklana kula, różdżka, magia znaczy już coś zupełnie niesymbolicznego i niefikcyjnego. I to jest pierwszy dowód na to, że Joanne Rowling zniszczyła świat magii w literaturze dziecięcej. Drugi. Jestem pisarzem, autorem książek dla dzieci i młodzieży i po Joanne Rowling zakneblowana jestem, ponieważ ukradziono mi całą część słownika, jakim się zawsze posługiwali autorzy literatury dla dzieci i młodzieży. Jeżeli chcę napisać dzisiaj porządną książkę dla dzieci i młodzieży i wziąć odpowiedzialność za mojego czytelnika, a nie wyobrażam sobie pracować inaczej, że będę wciskać im produkty komercyjne, żeby zarobić i zdeprawować na przykład tych, do których książka ma być wysłana. Jeżeli chcę być uczciwym pisarzem dzisiaj, to nie mogę użyć słowa różdżka, szklana kula, magia, czarodziej i tak dalej. Z tego samego powodu, że się nam nagle zmienił świat i choroba popromienna po Harrym Potterze spowodowała, że literatura została zaśmiecona tysiącami tytułów książek promujących ohydnie i ordynarnie okultyzm. I ja, jako pisarz o ambicjach humanistycznych, nie mogę używać słownika, jakiego używał Andersen, nie wolno mi, bo jemu było wolno, bo nie było jakby problemu z magią w literaturze, a ja dzisiaj mam. I to jest kolejny dowód na to, że został zniszczony świat magii w literaturze dziecięcej. Mówiąc już językiem jakby tutaj teologicznym, został moim zdaniem otwarty, realny kanał komunikacji ze światem demonicznym w literaturze dziecięcej. To, co się stało przez Harry'ego Pottera, realny kanał komunikacji z treściami, z inspiracjami duchowymi, demonicznymi został otwarty i skończyła się umowność magii w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. Skończyła się. I to jest skutek promocji Harry'ego Pottera Joanne Rowling. Nie mówię, że to jest jej wina, tylko to, co mówię, skutek promocji Harry'ego Pottera i cały ten, że tak powiem, szlam, który za tym popłynął, czyli wszelkie inspiracje realnym okultyzmem, które weszły w literaturę
i kulturę, film, prawda, kreskówki i tak dalej, gry komputerowe dla dzieci i młodzieży. I świadomość tego trzeba mieć. Przepraszam, sprawdzam czas. Jak Państwa zagadam, to będzie jakaś tragedia. Dobrze, jeszcze kwadrans. Moi drodzy, ostatnie słowo o Harym, ponieważ nie mogę naprawdę tutaj utrzymać w klatce wampirów, które domagają się już konfrontacji krwawej z nami. To może krótko o Harym jeszcze jedną rzecz. Nie można napisać dobrej książki, moim zdaniem, dla dzieci i młodzieży, jeżeli się nie uzasadni jako autor, dlaczego mój główny bohater ma przechodzić te wszystkie katusze. Jeżeli chcesz się człowieku wziąć za gatunek pod tytułem powieść symboliczna, a tym jest na przykład Harry Potter i tym jest na przykład Anhar właśnie, to jeżeli narażasz głównego bohatera, którego pokocha twój czytelnik, na to, że ma podłe życie, że się ciągle boi, że ucieka przed śmiercią, że nie ma rodziców, że jest zagrożony przez jakieś potwory, monstra własnej wyobraźni albo realne, które go prześladują i depczą mu po piętach, że jest opętany, w przypadku Harry'ego jest to opisane bardzo wyraźnie, że ma różnego rodzaju lęki duchowe i jakby wciąż jest w takim poczuciu osamotnienia i zagrożenia, to jeżeli tworzysz już tak makabryczną biografię literacką bohatera dla dzieci i młodzieży, to musisz pokazać, jaka jest nagroda głównego bohatera. Och, nagroda za takie życie musi być wielka i słodka. Jeżeli jej nie ma, to po prostu zadrwiłeś z bohatera i z czytelnika. Co mam na myśli? W porządnych książkach, w mądrych książkach dla dzieci i młodzieży musi być jakaś wizja nieba. Bo jeżeli pokazujemy bohatera, który ma cierpieć dla idei, to musimy pokazać potem, gdzie on trafi. Gdzie te cierpienia go doprowadzą? Bo jeżeli jest obibok, leń i drań i nie nadstawi karku za innych, to nie musimy jakby pokazywać, że nie wiem, trafi do piekła, to dzieci to nie interesuje. Ale jeżeli jest dzielnym bohaterem, to naprawdę musi być jakaś kraina wiecznych łowów, jakiś Eden, jakieś niebo, jakieś cokolwiek chcecie, gdzie wysyłamy bohatera po śmierci, kiedy już przejdzie te wszystkie próby. Nie ma nieba w Harry Potterze. Nie istnieje niebo w Harry Potterze. Jest kilka pomysłów, które sugerują, że coś tam jest po drugiej stronie, ale to jest absolutnie niewspółmierne do presji, jaką wywiera autor na swojego bohatera, żeby cierpiał, męczył się i nawet oddał życie za jakąś ideę. Nie ma dla niego perspektywy. Niemoralny zupełnie pomysł literacki. Króciutko, jakie są wizje nieba? Po pierwsze, na przykład, rozmowa Harry'ego z Dumbledorem. Harry nie ma rodziców, znajduje w Magicznej Akademii jakieś lustro, gdzie ich nagle zobaczył i rozmawia potem ze swoim mistrzem, nauczycielem, pytając: gdzie są moi rodzice? To jest w książce dla dzieci pytanie o śmierć, po prostu, co po śmierci? I odpowiedź jest następująca. Masz ich w sobie, Harry. Masz ich w sobie. Pudło. Odpowiedź druga. Pytanie, Harry pyta swojego ojca chrzestnego, czarnoksiężnika Siriusza Blacka. Dokładnie, aha. Zaraz, nie, przepraszam, że mi powiedziałam, że to też nie było z Dumbledorem. Nieważne. Wydaje mi się, że z Siriuszem Blackiem rozmawiał o tym. Skąd się wzięły duchy latające po Magicznej Akademii? Bo są tam takie postaci, które to spirytyzm czysty, jak to nazywał ojciec Aleksander. Są postaci, z którymi dzieci po śmierci, tamte już, prawda, umarłych, z którymi dzieci mają bezpośredni kontakt, rozmawiają sobie, załatwiają pewne interesy szkolne i tak dalej. I teraz skąd one się wzięły? I teraz odpowiedź Siriusza Blacka jest taka. Są to duchy ludzi, którzy nie mieli odwagi sami, nie oni, nie ma jakiejś siły, która to sprawia, którzy nie mieli odwagi pójść dalej w śmierć, zatrzymali się w lęku przed tą wiecznością i tak nie mogli się zdecydować, że niby jeszcze żyją, ale już im się nie udało, no bo umarli, ale dalej to oni pójść nie chcą. Przycupnęli sobie, powiedziałam, trochę druga część dziadów, tak, Mickiewicza, między ziemią a niebem gdzieś tam zawieszeni. Odpowiedź zatem druga. Czyli co po śmierci? No jak nie chcesz iść dalej, to zostajesz w akademiku. Druga odpowiedź. Trzecia odpowiedź. Dziękuję. Mam nadzieję, że to nie tylko wina z moich pomysłów literackich. Trzecia odpowiedź, kochani, jest taka. Siriusz Black walczy z magami, z jakimś magiem w podziemiach Magicznej Akademii, zostaje śmiertelnie ranny i wpada za zasłonę.
Czyli dowiadujemy się, że jest zasłona w podziemiach magicznej akademii, za którą jak się wpadnie, to ciebie już nie ma. I żeby to, i to jest bardzo metafizyczne, słychać za niej głosy. Czyli jest sugestia, że jest jakaś rzeczywistość, wpadasz, no i dajesz głos. I powiedziałabym tak, no świetny pomysł, ale krucho coś. Żyjemy w XX wieku, mamy za sobą kilkanaście wieków cywilizacji chrześcijańskiej. Ludzie, którzy czytają tę książkę, od 1600 przynajmniej lat wiedzą, co jest po śmierci. No to co to za nowy pomysł? Co, jakaś zasłona i dajesz głos, jak znikasz? I ostatnia wizja nieba, która jest najbardziej przerażająca moim zdaniem. Harry po swojej pierwszej śmierci, podkreślam to, bo kto był na wykładzie siostry Michaeli, to wie, że promocja reinkarnacji ma bardzo głębokie, takie intelektualne źródło w tej chwili. Harry po swojej pierwszej śmierci trafia do pewnej przestrzeni, która imituje niebo. Jest to rodzaj pustego dworca, takiej hali, jakby przeszklonej, świetlistej. I tu zachłysnęłam się z radości. To jest finał siódmego tomu, czyli w ogóle prawie koniec książki. Myślę sobie, Joan, nie jest z tobą tak źle. Proszę cię, daj czadu Joan, trochę światła. Mamy światło, jest dobrze. I czekam, co ona z tym zrobi. No i czytam, jestem rozczarowana. Jest to przestrzeń pusta. Harry nie znajduje tam nic. Jakaś przestrzeń i nic. I tylko dwie istoty tam spotyka. Dumbledora, ubranego w powiewny granatowy płaszcz. Dumbledora, o którym Joan Rowling w wywiadzie powiedziała, że jest homoseksualistą, jej bohater literacki. Jego tam spotyka. A druga istota, którą spotyka, to jest odarte ze skóry niemowlę, które się niemiłosiernie drze wciśnięte pod krzesło w tej hali jakiejś takiej przestrzeni dworcowej. Nic więcej. Odarte ze skóry, obrzydliwy obraz, niemowlę, wciśnięte pod krzesło i Dumbledore, który mówi, najważniejsza jest miłość, Harry. Nie zajmuj się tym bachorem pod krzesłem, który nam przeszkadza w rozmowie. Tutaj mój oczywiście złośliwy komentarz, ale dokładnie tak wygląda. Nie mam czasu tego analizować niestety dalej, bo by można tej sceny, powiem tylko tyle, nie twierdzę, żeby to było jasne publicznie, nie twierdzę, że to jest syndrom poaborcyjny Joan Rowling, ale twierdzę, że jest wielce prawdopodobne, że w tej książce został opisany syndrom poaborcyjny. Motyw dziecka, niemowlęcia, odartego ze skóry, obrzydliwie drącego się, który jest agresorem wobec czytelnika, a jednocześnie budzi takie uczucie przytul, ochroń, zrób coś z tym, pojawia się trzy razy w Harrym Potterze. Ta scena finałowa na dworcu to jest apogeum już, bo w niebie po prostu trafiamy, no rozumiecie, no. To wygląda dokładnie tak jak fotografia poaborcyjna z warszawskiej ulicy. Tak wygląda ten opis u Rowling. Wcześniej taki sam opis pojawia się na stronie 666 w czwartym tomie, podczas mszy na cmentarzu. Mamy taki sam motyw niemowlęcia, właśnie takiego, że przytul, nie wiem, ochronia z drugiej strony, odarte ze skóry obrzydliwe, to jest symbol satanistyczny tam Voldemorta. I jeszcze raz wcześniej w drugim tomie, kiedy młodzież przesadza, magiczna młodzież, adepci akademii, przesadzają mandragory i wciskają w doniczki ze smoczym łajnem małe niemowlęta, które są, mają kształt korzenia właśnie mandragory, drą się w niebo głosy, nie chcą, kopią, gryzą, trzeba, bachorka ma się z głowy wtedy, jak się go wciśnie i przywali jakby smoczym łajnem, który jest świetnym nawozem do wzrostu mandragor. Także słuchajcie, można w ten sposób zanalizować Harry'ego Pottera. Ja sobie tak po Polsce czasem jeżdżę i takie spotkania mam, to 4 godziny rozmawiam o samym Harrym i jest to wcale nie za dużo, z cytatami i tak dalej, i się nagle okazuje, co w tej książce zostało naprawdę napisane. Także może tyle. Wiem, że trzeba by więcej, dokładniej, ale czasu brak. Powiem Państwu tyle, że troszkę bardziej może usystematyzowane argumenty na temat Harry'ego w artykule tutaj moim w tej książce Magia Cała Prawda znajdziecie, kto ma niedosyt. I też o zmierzchu będę za chwilę o tym mówiła, jeszcze mam parę minut, i o wampirach też tu znajdziecie w tej książce właśnie jakieś tam moje refleksje. Natomiast tyle o Harrym może, bo jeszcze o wampirach naprawdę nam się należy słowo. Bo zostawiłam mniej czasu na wampiry, bo, że tak powiem, grunt jest bardziej jednoznaczny, a Stefani Meyer, o której będę teraz mówić, jest autorką znacznie mniej utalentowaną i, że tak powiem, o wiele niższych lotów niż Joan Rowling. Bo to, co trzeba przyznać Rowling, moim zdaniem, to zaklasyfikować ją do wyższej strefy stanów średnich, jeśli chodzi o talent. Broń Boże, nie geniusz jak Lewis i Tolkien, niech nikt jakby z tego spotkania nie wyjdzie przekonany, że to w ogóle można te nazwiska zestawiać. Natomiast wyższa strefa stanów średnich, Rowling, tak.
Natomiast niższa strefa stanów podśrednich to jest Stephanie Meyer. I rzeczywiście Zmierzch, czterotomowa saga o wampirach, został napisany bardzo kiepskim językiem i stylem. To jest debiutancka powieść tej pisarki. I jakby wymowa moralna jest jakby tak jednoznacznie łatwa do przełamania, że ten komentarz parę minut realnie wystarczy, żeby się ze Stephanie Meyer rozprawić z jej ideologią. Chociaż najpierw to trzeba by jedno słowo powiedzieć tym, którzy czytali Zmierzch Stephanie Meyer, zwłaszcza paniom, bo to jest romans poruszający serca, niewieście zwłaszcza. Chociaż i chłopcy też tę książkę lubią, niektórzy. To słowo się należy czytelnikom. Słowo, będziecie zaskoczeni, może brzmi następująco. Rozumiem. Słowo brzmi. Rozumiem. Rozumiem tych, którym ta książka się podobała. Mimo tego, że została fatalnie napisana. Ponieważ jest to historia romansu pomiędzy 17-letnią dziewczyną, która jest po raz pierwszy zakochana. To jest bardzo ważne, bo ona jest emocjonalnie czysta. W związku z tym to jest pierwsza miłość i fizycznie czysta. Czysta dziewczyna. Potem już, że tak powiem, poglądy, to jest oddzielny temat jej na czystość. Natomiast w momencie tej konfrontacji sentymentalnej jest właśnie taka, czysta. Po drugiej stronie jest ktoś, kto wygląda na świeżego 17-latka, a generalnie jest 117-letnim upiorem. Ma na imię Edward, bardzo królewskie imię. I w dodatku, i tu rozumiem, kumuluje w sobie cechy bohaterów romantycznych wielu powieści, wielu przedstawień, jakichś takich legendarnych, nawet miłosnych. On jest naprawdę, dałoby się tego Edwarda Kalena porównać do Parysa, do Tristana, do Skrzetuskiego, do Marka Winicjusza, kogo tam jeszcze chcecie, Brada Pita, do kogoś, kogokolwiek, nie wiem, lubicie, cenicie z literatury, z filmu, wyciągnijcie sobie amant Hollywood. Po prostu wszystko mamy w Edwardzie. W związku z tym słowo rozumiem nie jest takie głupie, bo można powiedzieć, no dobrze, no romans został opisany, a bohater męski jest idealny, piękny jak, i tu trzy kropki, tam wpiszcie kogo chcecie, bogaty jak faraon, inteligentny jak Einstein, silny jak Budzianowski, sprawny jak Schwarzenegger i do tego jeszcze zdolny jak Chopin, bo jak zagra na fortepianie, to każda kobieta mdleje, jeszcze jak dla niej gra to. Więc jakby zagrała Meyer w taki pensjonarski sposób, bo bardzo kiepska to jest książka, na strunach naprawdę sentymentalnych i delikatnych, które doceniają i które kochają kobiety. Natomiast w takim razie, no o co chodzi? Chodzi o to, że wampir od tysięcy lat jest symbolem demona. I jeżeli ktoś łamie kod historii kultury i tradycji kultury, i to bardzo daleko sięgającej. Ostatnio pisałam taki profesjonalny artykuł w ogóle o motywie wampira w literaturze i w kulturze i dokopałam się do informacji jakichś niesamowitych, łącznie z tym, że muzułmanie nawet mają mit o wampirach, których dżinach, dobrych i złych, i te złe mają dokładnie postać jakby wampiryczną i podobno są 2000 lat starsze od Adama, którego Pan Bóg ulepił. Czyli ten motyw wampirycznych postaci, słuchajcie, na całym świecie od tysięcy lat funkcjonuje i wszędzie to samo. Krew, potępienie, grób, symbol zła, jednoznaczny symbol zła. I jeżeli ktoś taki kot łamie, jeżeli chce pokazać go w pięknym świetle, to jeżeli jest to tylko głupota, mówią, że nie boli, a to właśnie bardzo zabolało mnie akurat w lekturze, no to jeszcze byłoby pół biedy, a jeżeli świadomie, to byłby już wielki problem. Prawdą jest, że postaci demoniczne były pokazywane pozytywnie w literaturze i w kulturze czasami podkreślam to słowo, w legendach ludowych, jakieś tam utopce zakochane w młynarzównie, bywały i w polskich legendach. Literatura romantyczna próbuje oswoić diabła, jakby przyjrzeć się, czy przypadkiem coś tam dobrego w nim nie ma. Poezja neoromantyczna, koniec XIX wieku, znajdziecie takie utwory. Smutny szatan, taki z refleksją nad swoim jestestwem, jakiś taki niedopełniony, kłócący się z Panem Bogiem o swoje potępienie. Znajdziecie, ale to są pojedyncze interpretacje. Generalnie jest to zawsze jednoznacznie symbol zła. I teraz co my mamy? Mamy na świecie szał, miliony nastolatek, które, jak zażartował pewien mój młody przyjaciel, dzielą się na te, które już mają plakaty ze Zmierzchu w swoim pokoju i na te, które zastanawiają się, gdzie te plakaty powiesić.
czyli generalnie obłęd, amok, prawda? Wszystkie zakochane w wampirach teraz. I realia są takie, że te dziewczyny adorują jakby zło, ponieważ uosobieniem wszelkiego czystej miłości i wszelkiego, że tak powiem, pragnienia kobiecego do spełnienia miłości zostało zdeponowane w demonie. I jestem pewna, że gdyby Edward był zwykłym chłopakiem, amerykańskim nastolatkiem w dżinsach, to ta książka nie zrobiłaby kariery, ponieważ naprawdę nie chodzi o to, żeby promować czystość przedmałżeńską, o którą chodzi Edwardowi w tej powieści. Naprawdę nie wyobrażam sobie, żeby media i jakby decydenci, którzy promują tego rodzaju literaturę, mieli taki właśnie cel, że promujemy czystość przedmałżeńską. To naiwne jest takie myślenie. Tak naprawdę chodzi o promocję relatywizmu moralnego. Ponieważ, i tutaj już kończę ten wątek, i w ogóle wystąpienie, bo czasu mało, ponieważ, moi kochani, w tej książce jest pewna tajemnica, podła, wredna tajemnica, która nie została zwerbalizowana wprost, ale ja to czytam na każdej stronie. Przeczytałam 4 tomy i nie mam wątpliwości, że zgadłam. To nie jest napisane, ale czytasz to. Strona 17. Bóg jest sadystą. 30. Twój Bóg jest sadystą. Strona 614. Bóg jest sadystą. 5009, bo to też takie 4 grube. Bóg jest sadystą. Cały czas w podtekście tego romansu niespełnionego jest oskarżenie Boga, że jest podły. Twój Bóg jest sadystą, bo stworzył istoty doskonałe, anielskie, geniuszy, prawda, pięknych, inteligentnych, wrażliwych, walczących naprawdę rycersko i ascetycznie o swoją godność, z tą swoją naturą wiecznego łowcy, z tą swoją podłością, jak, ile ich to kosztuje, żeby się wydobyć z tej męki wiecznej, jaką jakby mają zakodowaną w sobie grzechu i potępienia. Stworzył tak genialne istoty i zepchnął do piekła. I w dodatku jeszcze nie pozwolił im się kontaktować z ludźmi, tym pięknym istotom. Czysty lucyferyzm, kochani. To się nazywa lucyferyzm i ta książka go promuje. I możecie mówić, że to nieważne, bo tam miłość jest opisana. Nie, to jest promocja relatywizmu moralnego. Nie miałabym nic przeciwko temu, żeby on nie był wampirem. I wtedy mogę tę książkę mojej 16-letniej córce dać do ręki i powiedzieć: Faustyna, jak mi się pojawisz za 10 lat z mniej przystojnym, mniej inteligentnym, mniej bogatym, mniej wykształconym, mniej sprawnym fizycznie, to się nie pokazuj, kochana, w domu, bo ja chcę być teściową zięcia, równie inteligentnego, równie bogatego i tak dalej. Czyli gdyby to był chłopak, normalny, zdrowy chłopak, to byłaby fajna książka, ale demonom w literaturze mówimy nie. No i tu niestety muszę skończyć. Bardzo Państwu dziękuję za cierpliwość. Kto więcej o wampirach, dziękuję. Kto więcej o wampirach, to artykuł tutaj w Magii Całej Prawdzie o Zmierzchu, taki bardzo już wnikliwy, znajdziecie.